Po sukcesie, jaki odnieśli zawodnicy klubu UKS KKS Kiełbaska na drużynowych mistrzostwach Polski szkół podstawowych w szachach, zdobywając 6. miejsce, na 22. sesji Rady Gminy włodarze uhonorowali szachistów, którzy brali udział w mistrzostwach. Cała drużyna pracuje na jeden bilans. Czyli nie ma w drużynie lepszych, nie ma w drużynie gorszych. W ten sposób się nie rozpatruje po prostu. Wszyscy oni spowodowali, sprawili nam tę niespodziankę i dzięki nim wszystkim doszło do takiego sukcesu. Zawodnicy z rąk wójta gminy i przewodniczącej Rady Gminy odebrali pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne. Dla wójta gminy Dariusza Ostrowskiego radość wręczania była podwójna, bo gratulował osiągnięć szachistom jako włodarz gminy i jako ich trener. Poproszę Macieja Anastasiaka. Gratulacje dla Jagody Świdelskiej. Gratulacje dla Miłosza Świderskiego. Do listy sukcesów zawodników UKS Kiełbaska należy dopisać ostatnio wywalczone przez Jagodę Świderską wicemistrzostwo Polski w kategorii dziewcząt do lat 11, a mistrzem Wielkopolski do lat 18 został Michał Grochowski. To już prawdziwe pasmo sukcesów i oby nie zapeszyć, niech ta dobra passa trwa jak najdłużej. A zawodnikom i ich trenerom gratulujemy.